rozpoczęła się 9. edycja budżetu obywatelskiego Płocka. W tym roku przeznaczamy na tę edycję budżetu obywatelskiego na rok 2021 5 650 000 zł. Znów dwie pule, ogólnomiejska 2 200 000 i osiedlowa 3 450 000. Swoje pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy mogą zgłaszać indywidualni mieszkańcy Płocka, a także grupy osób, rady osiedlowe i działające na terenie naszego miasta organizacje pozarządowe. Głosowanie potrwa od 28 września do 11 października. Na projekty organizatorzy czekają do 26 lipca. Szanowni Państwo, sytuacja pandemii spowodowała, że no, żyjemy w nowych okolicznościach odmienionych, dlatego bardzo gorąco zachęcamy mieszkańców do składania projektów drogą internetową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Płocka. Ogłoszenie zasad nowej edycji odbyło się na terenie szkoły muzycznej. W czasie spotkania prezydent Andrzej Nowakowski przekazał dyrektorowi szkoły klucze do nowego busa. Samochód jest częścią projektu StudioBus, zgłoszonego i wybranego do realizacji w poprzedniej edycji budżetu. Remont kamienicy przy ulicy Kościuszki 3B dobiega końca. To kolejny krok w procesie rewitalizacji Starówki. To słowo rewitalizacja jest tutaj słowem kluczem. Nie tylko remont kamienicy, która wymagała tego remontu już od dawna, gdzie mieszkańcy, tak jak powiedziałem, byli wysiedleni, a kamienica miała zamurowane okna, ale właśnie rewitalizacja. Rewitalizacja także społeczna poprzez nadanie nowych funkcji. Znaczną część kamienicy zajmą mieszkania na start, przeznaczone na wynajem dla młodych ludzi. Mieszkania mamy na pierwszej i drugiej kondygnacji, jest ich 12, jest 8 dwupokojowych, 2 trzypokojowe i 2 jednopokojowe, wykończone są pod klucz. Lokale mają podłogi z paneli, glazurę i terakotę, a także wanny i umywalki. Są wyposażone również we wszystkie drzwi wewnętrzne, parapety, osprzęt elektryczny. Nowością jest taras rekreacyjny na piętrze budynku z małym placem zabaw dla dzieci. Na parterze kamienicy swoją siedzibę będzie miała Mediateka Książnicy Płockiej. Będzie się tutaj mieścił dział zbiorów audiowizualnych, zatem przenosimy zbiory z tego budyneczku, który tutaj mamy obok i z drugiej strony ulicy, tam jest wypożyczalnia filmów, więc z tych dwóch miejsc zostaną zbiory przeniesione. Łącznie będzie około 25 000 sztuk różnego rodzaju materiałów. Duża sala konferencyjna stanie się miejscem spotkań m.in. z autorami książek. Koszt całej inwestycji to ponad 8 600 000 zł. Mieszkania mają być zasiedlone w lipcu. Mediateka zacznie działać jeszcze w wakacje.